Dzień dobry wszystkim. Właśnie wstaliśmy, ubraliśmy się i idziemy poszukać plaży, aby była bardzo blisko. Trzymajcie kciuki. Okej, patrzcie, gdzie teraz jesteśmy. Na takim wielkim balkonie i stąd fajnie widać basen i tak w ogóle wszystko tak z góry fajnie widać i te drzewka i palmy bardziej i w ogóle ładne widoki. Dotarliśmy na plażę. Nie jest duża, ale plaża to plaża. Ważne, że jest piasek i woda. Testujemy wodę. Czy jest ciepła, czy jest zimna? Wolę wyjść w klapkach, bo Wera mówiła, że są kamyki, więc spróbujemy. O, już mi się przyklejają. Wodę, wodę, wodę. Okej, chyba to nie był sposób dobry, to jest zimna. Heja, właśnie wróciliśmy z plaży. Znaleźliśmy taką małą, jak już mówiłam, ale niezbyt było fajnie, bo moją siostrę poparzyła meduza. I jak szybko tam poszliśmy, tak szybko stamtąd wróciliśmy. Jeszcze poszliśmy do apteki, bo to ją na serio mocno poparzyło. I teraz ma takie spuchniętą rękę, więc to nie było zbytnio dobrze. Pierwszy raz na plaży tutaj i już pierwsze poparzenie od meduzy. I ja też mam tak głowę spaloną troszkę. Jestem cała czerwona, dziwnie to wygląda. I teraz myślimy, że pójdziemy na basen tutaj w hotelu, bo jest tak ciepło, że bez wody się nie da ten żyć. Żyć? Bo bez wody... Bo woda tak orzeźwia i wszystko jest od razu lepiej i tak nie pieką ramiona, więc na basen nie będzie fajnie. Patrzcie, jaki teraz to się zrobiło. Parę razy daliśmy taki krem i teraz tutaj się takie ciemne teraz zrobi. Teraz widać, gdzie mi ta meduza. No. Miała trzy palce tu i jeden tu. Czy co to ona ma? Biedna jesteś, Wera. Najdziwniejsze jest to, że to mnie nie piecze, a wygląda gorzej. No, strasznie to wygląda. Idziemy na basen. Basen. Komciu, komciu. Zjeżdżania. Ała, dalej jestem czerwona i poparzona i odnalazłam, że bo byliśmy dzisiaj na mieście i miałam krótkie spodenki i zaraz wam pokażę, co się stało. A więc tak, mam tutaj nogi, tu mam blade, tu mam czerwone i odkrywamy spodenki i biała krecha. Normalnie polska, biało-czerwoni. To jest okropne. I tutaj też tak mam dziwnie. Taki prostokąt jakby. Fajnie. Muszę to na pewno opalić, bo będzie źle. Tak strasznie mnie piecze ta twarz, więc mam dwa sposoby. Jeden to jest wziąć krem po opalaniu. A nie z sprayu i po prostu to sobie popryskać na twarz. Tak, żeby to nie było
O Boże, od razu lepiej. I po prostu tego nie... Jak to się nazywa? Nie wcierać. Bo to taki fajny orzeźwiający zostawia, ale i tak po, nie wiem, minucie to znika, więc to nie jest zbytnio dobre. A drugi, dać sobie, zmoczyć papier i dać sobie go na czoło. Ale to też niezbyt jest dobre. Po prostu będę musiała się przyzwyczaić. Ała. A więc tak, oto jest moja opcja. Okład z wacików i papieru. Może nie jest to najlepsza opcja, ale daje ulgę chociaż na parę minut.